W najbliższym czasie nie czekają nas podwyżki cen za wodę. Zwiększonych opłat taryfowych możemy się jednak spodziewać po opracowaniu budżetu na przyszły rok. Pomimo restrukturyzacji w Wałbrzyskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, które pociągnęło za sobą ponad 100 etatów, potrzebne są dalsze inwestycje oraz remonty przestarzałej infrastruktury. W przedsiębiorstwie zmniejszono ilość jednostek organizacyjnych, ograniczono koszty funkcjonowania oraz wynagrodzenia. Pracę w WPWiK straciło ponad 100 osób, zmniejszając liczbę zatrudnionych z prawie 500 do niespełna 390. Oszczędności te sprawiają, że na razie obejdzie się bez podwyżek i tak wysokiej taryfy za wodę. Jesteśmy jednym z najtrudniejszych obszarów w Polsce. Podobne są w Karpaczu i tam, jak Państwo byście porównali, cena wody i usług jest jeszcze wyższa, chociaż my w ogóle mieścimy się w średnim stanie. Po prostu jak jest taki teren, bez zatrudnienia odpowiedniej liczby ludzi nie da się tego po prostu zrobić. Wielkość wałbrzyskiej infrastruktury wodociągowej porównywalna jest do rejonu warszawskiego. Ilość odbiorców różni się jednak diametralnie. Z usług WZWiK korzystają gminy Wałbrzych, Szczawno-Zdrój, Boguszów-Gorce, Walim, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Świebodzice oraz Stare Bogaczowice, dając łącznie około 220 tysięcy odbiorców. W Warszawie sieć wodociągowa dociera do blisko 1,5 miliona mieszkańców. Ukształtowanie terenu, stara i mało wydajna infrastruktura oraz pobór wody aż z Marciszowa sprawiają, że straty w sieci wynoszą ponad 30%. Mówią, że poniżej 15% gra jest nieopłacalna, już dalej walczyć z obniżeniem kosztów. Mamy przykłady wodociągów w Polsce, które mówią, że mają 5-6%. Ale raczej to chyba jest niemożliwe. No chociaż ja nie mam takiego doświadczenia w tym momencie, też Ciebie powiem, ale literatura mówi, że poniżej 15 to już jest większe nakłady niż oszczędności. Nie? To już taka jest zabawa. Budowa nowego wodociągu z Marciszowa to koszt ponad 20 milionów złotych. Restrukturyzacja całej sieci w regionie to kwoty rzędu paruset milionów. Na razie pieniądze inwestowane są na wymianę sieci w poszczególnych odcinkach remontowanych ulic, budowę przepompowni oraz spłatę rat do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska za projekt modernizacyjny ISPA. Są szanse na pozyskiwanie środków na nowe drogi. Stąd też te nakłady są niezbędne i musimy generować przychody, żeby realizować te inwestycje. Mamy też sytuację jak na Poniatowie, gdzie mieszkańcy borykali się z problemem ciśnienia wody. Ten problem został już rozwiązany poprzez budowę pompowni przy ulicy Warszawskiej. Jak i są obszary w Wałbrzychu, już nie mówię o gminach ościennych, gdzie ten problem jest w większej skali, gdzie do tej pory nie ma zwodociągowanych obszarów. Aktualnie remontowane są sieci wodociągowe m.in. na ulicach Świdnickiej 11 listopada czy kanalizacji na ulicy Spacerowej. Planowana jest również dalsza automatyzacja infrastruktury. Po analizach oraz ustaleniu nowego budżetu możemy spodziewać się zatem dalszych podwyżek cen wody. Oprócz inwestycji przyczynić się mogą do tego również inflacja, wzrost kosztów energii i paliwa oraz opłat środowiskowych.